Czy ja rozmawiam ze świadkiem Jehowy? No bo dzisiaj mój brat właśnie chciał pożyczyć na stojaku, tam świadkowie stali i 4 złote chciał pożyczyć, a to świadkowie nie pożyczają pieniędzy, czy jak ktoś jakiś biedny podejdzie, to nie mogą pomóc mu na przykład na Bóg albo coś, żeby tak, jak to tam jest z tą miłością, bo jest napisane też, żeby pozyskiwać sobie przyjaciół niesprawiedliwą mamoną. Ja chciałem się właśnie zapytać, bo świadkowie głoszą na całym świecie, no mają tą miłość, Armagedon ma przyjść. Ja się zastanawiam, czy świadkowie naprawdę są tymi jedynymi, którzy przeżyją Armagedon, a wszyscy zginą? Czy to jest tak, że... Jak to jest? Bo ten Samarytanin pomógł temu, co napadli go zbójcy, a świadkowie powinni tam te 4 złote, to nie majątek. Jak ma takie pieniądze, to mógłby... Dobra, masz... I bynajmniej ja lubię Zna pan pomagać. taką stronę, zna Co? pan tę stronę JWORK? No tam w internecie za bardzo, no słyszałem, ale tam za bardzo. Ja siedzę bardziej w Ma piśmie. pan odpowiedzi tam na wszystkie pytania, Ale jak na które wszystkie pan pytania? zadaje? Ale No, które Chrystus, pan zadaje? ale to jak to w internecie? A Chrystus nie miał internetu. No Słowo Boże jest dla mnie autorytetem. No ale to jak jest biedny Chrystus i nie miał ma internetu. internetu, to on nie znajdzie Boga w internecie, bo jest biedny, tak? Chrystus był biedny, bo lisy mamy, miami, ptaki niebiańskie. Ale ma pan przecież Ale pytania, to ja mam. dobrze, są ludzie biedni, którzy tracą wszystko, nie mają internetu, bo nie są z tego świata. Ja przykład no, mam ten tutaj komórkę czy coś, żeby też szukać tego Boga, rozmawiać o prawdziwym, bo jest jeden Bóg prawdziwy jak słońce. Także jeśli świadkowie przeżyją, to muzułmanie zginą. Jeśli świadkowie przeżyją, to katolicy zginą. Dlaczego? Że Bóg jest jeden, słuchaj Izraelu. Dlatego. No to pan wszystko wie. No to, ale Skoro pan takie zadaje pytania do mnie. Chrystus nie założył świadków Jehowy, tylko amerykański niewolnik Jehowa. No No. ale to pan wszystko wie, no to po co pan do Ja nie mnie, jestem co? panem, bo jestem synem króla. Chrystus jest królem nad królami. On przychodzi objąć królestwo, jest wybranie i Jehowa ci uśmierci, bo on wszystkich uśmierci, Jehowa amerykański. Bo wy umieracie jak muchy. Nie jesteście lepsi od katolików. Przecież wy jesteście w świecie. Życzę panu Nie jestem panem, tym synem króla, książę Bogdan. Jeden z 24 starszych, objawienie 19:4. No. Także świadkowie JWORG nic o Bogu nie wiedzą, bo po prostu nie wiedzą, bo nie są wyuczeni w świecie, nie cierpieli jak Chrystus, nie byli odrzucani, bo się zrobili jedyną prawdziwą religią w chorej miłości Sodoma Gomora, no i ten Jehowa ich będzie uśmiercał. Ale kogo? Ich tylko. Bo żaden katolik, który nie jest świadkiem Jehowy, może się jak Łotrz nawrócić tutaj i będzie tym w raju, tym Łotrem. Bo katolicy nie mają takiej presji psychicznej, bo tam jak ktoś chce, to idzie do tego księdza, do tej komunii, nic nie ten. A tam jest, jak u nich się tam ochrzczą, to już Armagedon, to i sprawozdanie, i tam jest psychologia. Jeden drugiego kontroluje. I plotkują, nadają, a nie mówią prawdy. Jak ktoś prawdę coś na Jehowę powie, to już jest niewygodny, już go usuwają. Jana Bo ma 16:2. niewolnika, nie? Tak, bo niewolnik to Bóg, a Jehowa to święto, świętość, Jehowa z Ameryki, jaka firma? Ameryka? Mocarstwo? Ameryka to jest właśnie jak ten Cezar, jak był Chrystus, Rzymianie, cesarstwo rzymskie. Ale Chrystus nie leciał do żołnierzy rzymskich, żeby go ratowali, a oni na policję, na Straż Miejską dzwonią i kombinują. Mandaty walą, na pamiątkę zapraszam, a później mandat potrafią tego wezwać. Straż Miejską i mandat, proszę dowód. Na halębie. Zaprosili nas po pamiątkę śmierci, bo nie śmierć głoszą Chrystusa, bo Chrystus dawał przymierze i dał nam zmartwychwstanie życie w Jego miłości, a świadkowie głoszą śmierć, mają Jehowę, tego pedofila, tego zboczeńca Jehowa. To jest ten pedofil. Objawienie 9 rozdział tam, Abaddon, niszczyciel. Objawienie 9 rozdział 6, poczytajcie sobie. Mają króla tego demona z czeluści. No, także Chrystus żyje, baranek, objawienie 14 rozdział, 4, 5 werset, to idzie za barankiem w naśladowaniu. Co by Chrystus zrobił? Chrystus by nie stał na stojaku, to oni zrobili, upalowali Chrystusa na palu. Chrystus na drzewie zielonym był zamordowany, Łukasza 23:31, bo na drzewie poznania dobra i zła była zerwanie zakazanego owocu. Nie ma pala, tylko jest drzewo, owoce są zakazane na drzewie, a oni sobie zrobili pal. I teraz się upalowali na stojakach. I stoją na swoją śmierć. No. I się boją tych, co mają Ducha Chrystusowego. Rzymian 8:9. Boją się. Biedny podejdzie, to nie wiedzą, co z nim zrobić. No co? Chrystus poszedł do biednych. Pomagał biednym, sierotom i wdowom. A oni się boją.
Biedny to trzeba mu pomagać, do firmy się nie nadaje. Bo nie będzie kłamał, bo jest szczery. Bo biedni są szczerzy, dlatego są biedni. A ci kłamcy mają kasę od diabła. Judaszowe srebrniki. Takie czasy przyszły. Także współczujemy świadkom Jehowy, że raj będzie na ziemi. Bo Chrystus przyszedł jako król nad królami. Ci biedni wejdą na jedną godzinę. A świadkowie 11 godzin pracują u Jehowy, ale Chrystus ich dopuścił. Tak jak Faraona, i Faraon utonął w Morzu Czerwonym, a świadkowie Jehowy utonął w kłamstwie niewolnika Jehowy, który ich zakłamał. I pozbawił Chrystusa wszelkich tytułów ojcostwa, boskości, nauczycielstwa. I Chrystus jest królem nad królami, nie panem. I ma aniołów wybranych. Każdy człowiek może być aniołem, bo czas Sodomy Gomory. Także świadkowie Jehowy, Dzieje Apostolskie 1:8. Oszukali was. Zaczęliście jako badacze w duchu. Mieliście strażnice syjońskie, a teraz macie strażnica, zwiastuje Królestwo Jehowy. Tu są dowody. Strażnica zwiastuje Królestwo Jehowy. Jehowa jest mordercą i was uśmierci. Chrystus nie uśmiercił Judasza i nikogo nie może uśmiercić. Macie gwarancję, że Chrystus was nie uśmierci. Ten, co apostoł Paweł się szaweł nawrócił. Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Błogosławimy.